Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Polsat Games. Ja jestem Remigiusz Maciaszek, a program nazywa się Rok w Grach, bo w zasadzie ja się nazywam Remigiusz Rok Maciaszek. Tak. Nazywam się Remigiusz Maciaszek, ale rok, proszę Państwa, to jest długa historia. Tak czy inaczej, opowiem Państwu o grach w tym programie i dzisiaj gra, którą mam na tapecie, nazywa się Immortals Fenyx Rising. Wcześniej nazywała się Gods and Monsters, ale już się nie nazywa, ponieważ były protesty ze strony producenta pewnego napoju energetycznego, więc nie Gods and Monsters, ale Immortals wspomniany. I niestety premiera odbyła się trochę bez echa, być może zmiana nazwy była do pewnego stopnia tego przyczyną, a być może powód był taki, że to kolejna gra Ubisoftu, która jest dosyć podobna do poprzedniczek, a jeszcze na domiar złego została wydana dokładnie w tym samym okresie co inne dwie ważne produkcje Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Valhalla oraz Watch Dogs Legion. Ale tak czy inaczej gra warta uwagi, zatem pogadajmy. You're literally all we've got. I'm going to need allies to go up against Typhon. The vanquished gods need to be reunited with their severed essences. Aphrodite? Hephaestus? Athena? I'm looking for Ares. I am he! Pagod! W zasadzie moje trzy ostatnie programy dotyczyły przede wszystkim gier Ubisoftu, czyli wspomnianych wcześniej Watch Dogs Legion i Assassin's Creed Valhalla i opowiadałem tam takie różne herezje na temat pewnej wizji, którą najwyraźniej zdaje się mieć Ubisoft i wedle tej wizji praca nad dobrą grą ma się odbyć za tam ileś lat, a to wszystko co do tej pory widzimy to jest trochę praca nad technologiami różnymi i sprzedawanie tego w formie gier, takich przypadkowych trochę tych gier. Oczywiście są takie produkcje flagowe jak Assassin's Creed Valhalla, które bezwzględnie są od początku do końca planowane jako gra, ale tak naprawdę to jest chyba zbiór tych technologii, które były opracowane przez różne inne tytuły gdzieś po drodze. I Immortals Fenyx Rising po raz kolejny jest pewnym takim eksperymentem Ubisoftu, co nie zmienia faktu, że to jest zacna gra i pogadam trochę o jej mechanice. Natomiast to jest kolejny sposób na to, by Ubisoft w jakiś sposób przeprowadził badanie, jak konstruować otwarte światy, by one były jak najbardziej angażujące z perspektywy gracza. Zatem dzisiejsza pogadanka być może po raz kolejny mniej skupi się na tym, jaka gra w zasadzie jest, ale na tym, w którą stronę ona może prowadzić. Chociaż oczywiście przesadzam o samej grze, jakże oczywiście też jak najbardziej podyskutujemy. Ale jakby Immortals, to jest... Immortal spada trochę ofiarą tej niestety tradycyjnej niemocy Ubisoftu i ta niemoc w zasadzie odzwierciedla się w komentarzach ludzi, którzy obserwują gry Ubisoftu, że one są podobne, że są w zasadzie takie same, że są tylko reskiny, że są te same czerpane pomysły. Ja się z tą opcją tak nie do końca zgadzam. Jakby zakładam pewne podobieństwa pomiędzy tymi tytułami i trudno mu bezwzględnie zaprzeczyć. Natomiast mam takie wrażenie, że tam cały czas ta technologia jest ulepszana, że cały czas są testowane różne rozwiązania. Na przykład mamy tą wspomnianą Valhalla już wielokrotnie, gdzie eksploracja, niezwykle ważny element otwartego świata, działa w bardzo określony sposób. Wskazywane nam są znaczniki i poszukujemy tych znaczników i rozwiązujemy zadania. I tych znaczników jest co niemiara. Z drugiej strony dostajemy Immortals, gdzie owszem, pojawiają się znaczniki, ale szukanie każdego pojedynczego znacznika już jest jakąś pracą, którą trzeba wykonać, już jest zrobione odrobinę inaczej i co najważniejsze, świat otwarty jest zdecydowanie bardziej sandboxowy. To jest inny rodzaj eksploracji i inny rodzaj poszukiwań, które prowadzą nas przez świat nie dlatego, że chcemy coś znaleźć w określonym miejscu, tylko zastanawia nas to określone miejsce. Ten model tak naprawdę fenomenalnie został zaprezentowany w Skyrimie i nie najgorzej także się sprzedaje w Falloutie. I ciągle Ubisoft chyba nie jest w stanie go odtworzyć wiernie. W Skyrimie jednak coś niezwykłego było w tym otwartym świecie, że mieliśmy silną potrzebę chodzenia od miejsca na miejsce. Wiedzieliśmy, że są jakieś ciekawe lokacje, bo kompas to pokazywał, ale nic o tym miejscu nie wiedzieliśmy. Za każdym razem, kiedy żeśmy wchodzili do pomieszczeń albo do jakichś jaskiń, to wiedzieliśmy, że na jej końcu czeka na nas niespodzianka. Czasami niespodzianką było to, że nic tam się nie znalazło, a czasami jakiś list, jakaś historia, jakaś opowieść, być może jakiś quest, który poprowadzi nas trochę dalej. I to jest dosyć niezwykła rzecz. Jak mówię, Ubisoft ma problem z odtworzeniem tego. Ubisoft robi takie rozwiązania, że dostajemy oto dokładny wskaźnik, co znajdziemy w danym miejscu. Zatem na samym wstępie, i w Immortals też ten błąd jest popełniany, dostajemy informację, co znajduje się na końcu lokacji, do której zmierzamy. Że
że nie będziemy mieli takiego poczucia, ojej, ale się wydarzyło, ale to, tego się kompletnie nie spodziewałem. Nie, idziemy w jakieś miejsce i wiemy, co dostaniemy, natomiast pewną niespodzianką jest sposób dojścia do przedmiotu, czy do jakiejś znajdźki, że czasami to jest walka, czasami to jest jakaś zagadka, czasami to jest po prostu podejście i podniesienie i otwarcie skrzynki, ale ciągle brakuje tej niesławnej mechaniki niespodzianki, którą tak Electronic Arts wyciera sobie usta trochę przy aferach związanych z mikrotransakcjami i z pakietami w FIFA. Tak tutaj w grach Ubisoftu zaczyna brakować bardzo, bardzo mocno tej mechaniki niespodzianki. Kto wie, może deweloperzy, może ci, którzy zajmują się badaniami rynku, doszli do wniosku, że ludzie, którzy grają w gry, lubią wiedzieć, co znajduje się na końcu podróży, lubią znać cel, do którego zmierzają. Tak to sobie tłumaczę, ale nie zgadzam się z tą filozofią. Nie zgadzam się z tą filozofią, zdecydowanie bardziej wolę nie wiedzieć, dokąd zmierzam, a prowadzi mnie tam niechęć uzyskania czegoś konkretnego, ale po prostu ciekawość. Być może takie mechaniki, które pobudzają ciekawość gracza, są znacznie trudniejsze do opracowania niż takie, które pokazują ci, okej, potrzebujesz tego przedmiotu, tam go znajdziesz, śmigaj, mój drogi. No i być może tak, ale to jest takie dużo bardziej nierzeczywiste. Nie? Jakby odnosić się do życia, przecież te wszystkie otwarte światy mają trochę to życie symulować, mają nam przypominać życie, ale w trochę innym świecie. No to wracając do życia, nigdy nie wiemy, w jaką stronę poprowadzi nas ścieżka, którą zmierzamy, prawda? Tak już filozoficznie rzecz biorąc. Pogadajmy o samej grze, bo chyba jest kilka ciekawych historii tutaj. Otóż pierwsza rzecz, jaka zwraca uwagę, to przede wszystkim oprawa graficzna, która zdawałaby się sugerować, że Ubisoft tym razem skierował swoją produkcję do najmłodszych odbiorców. Nie do końca bym się z tym zgodził, ale nie jest to także nieprawda. Otóż zdecydowanie cała grafika, wygląd, postać, proporcje tej postaci, stylistyka, to w jaki sposób prowadzona jest narracja, cała ta bajkowość, która odnajduje się nie tylko w tym wizualnym wyglądzie mapy, ale także w cutscenkach, w jakichś takich przerywnikach, które są animowane, zdecydowanie sugeruje najmłodszego odbiorcę, ale to jest błąd, myśląc, że to tylko dla najmłodszych. Otóż narracja jest w tej grze niezwykle zabawna na kilku poziomach. Przede wszystkim zabawna jest dla najmłodszych odbiorców, ponieważ nasi narratorzy posługują się językiem takim barwnym, poetyckim i w zasadzie takim grzecznym bardzo, ale w tych narracjach, w tych historiach jest bardzo dużo ukrytych takich sugestii, podtekstów, które będą zrozumiałe przede wszystkim dla starszego odbiorcy, który już trochę przeżył różnych takich easter eggów w tych wypowiedziach, które są absolutnie cudowne. Narracja w tej grze jest fenomenalnie zrobiona w sposób taki, który ja osobiście bardzo lubię, ponieważ mamy okazję posłuchać tych opowieści w trakcie gry. Narratorami tej historii są Zeus i Prometeusz, którzy nieustannie kłócą się ze sobą, bo jakby jeden i drugi ma odmienną wizję świata. Jeden ukradł ogień, a drugi mu ukradł wątrobę za karę, w sensie takim bardzo ogólnikowym. No i cały czas się kłócą. Prometeusz lubi opowiadać te historie, bo on jest tym głównym narratorem, lubi w sposób poetycki, taki zawiły, długi, natomiast Zeus nieustannie mówi, dobra, zmierzaj do końca tej historii, no i co tam było? I czasami się kłócą między sobą, przedstawiając inną wizję tego, co się wydarzyło i w związku z tym przed oczami bohatera zmienia się trochę świat, by wpisać się w te słowa, raz Zeusa, raz Prometeusza. To jest bardzo zabawny sposób i bardzo kreatywny sposób na opowiadanie historii i nie mogę sobie przypomnieć, bym do tej pory dostawał opowieści tego typu, aż tak bardzo narracją kierowane. W podobnym sensie był Bastion robiony, taka starsza gra, ale to jest inna opowieść. Natomiast tam też była taka właśnie historia, że narrator bardzo dokładnie opisywał zachowania naszego bohatera, czasami zmieniając świat na skutek tych opowieści, więc powiedzmy, że tu są jakieś zapożyczenia, ale sama opowieść, sama historia jest zupełnie innego rodzaju i wszystko w taki zabawny sposób trochę się toczy wokół greckiej mitologii. Nie wiem, czy to ma wartość edukacyjną dla młodszego odbiorcy, ale może do pewnego stopnia tak. Przede wszystkim obnaża trochę hipokryzję greckich bogów, którzy w zasadzie mają dbać o tych ludzi, trochę kochać tych ludzi, ale tak naprawdę traktują ich jak narzędzia i są bardzo niemili i są samolubni, egocentryczni i narcystyczni do bólu. I Prometeusz, jako ten człowiek, który ukradł ogień, wytyka Zeusowi te wszystkie błędy w sposób niezwykle zabawny i Zeus co chwila wpada w przeróżne takie pułapki, udowadniając, że te wszystkie
negatywne wypowiedzi na jego temat są trafione w punkt, a Zeus nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, więc cudowne takie igranie z Bogiem tam się odbywa i to jest zdecydowanie opowieść przeznaczona dla starszego odbiorcy, który to po prostu zrozumie, ale może młodszym też graczom gdzieś to jakoś zapadnie w pamięć. Więc narracja tu jest zdecydowanie na plus i ta forma opowiadania historii jest niecodzienna i nie można po raz kolejny powiedzieć tak powierzchownie, że to kolejna gra Ubisoftu taka sama jak wszystkie inne. Otóż nie, ona jest zupełnie inna i czerpie nie tylko z nietypowych sposobów narracji, ale także czerpie z innych niezwykle znanych gier, jak chociażby Zelda. Zelda to jest, zwłaszcza ostatnia ta na Switcha, Breath of the Wild, jest niezwykle znaną, szanowaną i lubianą grą. I jeżeli chodzi o Immortals, to zdecydowanie więcej czerpie z Zeldy niż z poprzednich Assassinów. A nie wspomniałem o tym i być może to błąd. Twórcy tej odsłony, chciałem powiedzieć, ale nie jest to odsłona, tej gry Immortals, to są ci sami ludzie, którzy robili Odyseję. Więc ich taki romans z Grecją starożytną jest taki bardzo głęboki, powiedziałbym, i podejrzewam, że chcieli w zabawny sposób opowiedzieć tę całą mitologię, która gdzieś tam poruszała ich, kiedy pisali Odyseję. I moim zdaniem jak najbardziej im się to udało. W zasadzie Immortals ma taki problem, zwłaszcza po wyjściu ostatniej gry, którą też omawiałem, czyli Genshin Impact, która operuje bardzo podobną mechaniką gry, oferuje bardzo podobny świat, poruszanie się i także grafikę, w sensie takim, że wygląda niezwykle podobnie Genshin Impact, tylko jest taką produkcją skrajnie nastawioną na mikrotransakcje, taką przerażająco wręcz nastawioną na mikrotransakcje. Nie wiem, czy to podkreśliłem w tym materiale, jak omawiałem Genshin Impact. No ale tak czy inaczej, jakby Immortals trochę cierpi też na tym, bo wspominałem, że po pierwsze data premiery taka nie do końca fajna, bo tuż przy Cyberpunku i przy innych grach Valhalla zmiana tytułu, które to na pewno wprowadziło zmieszanie, jeżeli chodzi o graczy, a dodatkowo straszliwe podobieństwo do innych tytułów, które już są znane i są ograne, bo Immortals no czerpie z tych takich wymienionych gier i nie tylko jakby samą metodą rozgrywki i walką, ale też takimi jakimiś zabawnym podejściem, jakimś takim gotowaniem, ważeniem eliksirów, o tym to jeszcze za chwilę Państwu opowiem, no ale przede wszystkim tym sposobem poruszania się, gdzie na skrzydłach nasz bohater się przemieszcza, to jest ostatnio tak bardzo mocno wykorzystane. Fajna mechanika, niezwykle zabawna, oczywiście, że tak, ale właśnie powtarzalna. Immortals w straszną dziurę wpadł, ale nie sądzę, żeby Ubisoft jakoś tak się strasznie przejmował sprzedażą tej gry. Ja oczywiście kibicuję, żeby ta gra się sprzedała, bo jestem pewny, że każdy, kto w nią zagra, to się będzie doskonale bawił. Nie tylko dlatego, że historia jest zabawna, ale po prostu ten świat jest ekscytujący. Ta eksploracja, ekscytujący, ja nie jestem młodym graczem, tu nie chodzi o to, że ja się będę zachwycał jakimiś animkami, ale ekscytująca w tym znaczeniu, że jest ten świat do jakiegoś stopnia pełen niespodzianek, że chcemy trochę eksplorować. Ja zwracałem uwagę, że te mechaniki niespodzianki w przypadku Ubisoftu to nie do końca zawsze dobrze grają, ale jest ciekawy teren, obszar, odkrywacie nowe miejsca, z pewną ciekawością się tam poruszamy. To, co wyróżnia zresztą Immortals od innych gier Ubisoftu, to, że w zasadzie questy odbywają się, przytrafiają się bardzo rzadko, I to wy decydujecie, gdzie chcecie iść, w jakiej kolejności, w jakiej świat odsłaniacie, albo czy chcecie zebrać kolejną skrzynię skarbów, czy nie. To nie jest tak, że znajdziecie jakąś postać niezależną i ona wam powie, ej, idź tam, przynieś coś tam i potem okazuje się, że na miejscu coś znajdujecie. Nie. Macie tu pełną swobodę i jedynie chęć może was gonić z miejsca na miejsce. I to jest całkiem nieźle zrobione, ale cały czas mówię, brakuje tej takiej prawdziwej mechaniki niespodzianki, gdzie dojdę do jakiegoś obszaru i powiem, o ja cię, tego się kompletnie nie spodziewałem. Nie, to się niestety nie przytrafia. Pogadajmy sobie troszkę jeszcze o mechanice. Co prawda powiedziałem o eksploracji świata i to jest już temat zamknięty, natomiast interesuje mnie także sposób, w jaki gra jest prowadzona gameplayowo. Bo to jest dosyć ciekawie zrobione, w sensie nic nie jest to nadzwyczajnego, ale ciekawe jest to, że gra ma takie oblicze, które sugeruje
najmłodszym graczom, że to jest dla was, ale poziom trudności ma odrobinę wyższy niż na przykład wspomniany Assassin's Creed Valhalla. Zdecydowanie wyższy. Oczywiście to się zmienia, bo gra jest także RPG-iem i z czasem jesteście w stanie opanować nawet najtrudniejszych przeciwników, natomiast pierwszy kontakt z grą, powiedziałbym, nie jest taki prosty. Ja byłem zaskoczony tym, w jaki sposób działają te mechaniki. I się wywija mieczem, toporem i tam jest bardzo dużo złożonych rzeczy, które w trakcie walki można robić, ale jest dosyć ciężko, zwłaszcza na początku, kiedy macie kiepski sprzęt i przeciwnicy wymagają całej masy trafień, żeby ich załatwić, a tymczasem sami potrafią zrobić krzywdę w 2-3 ciosy, nawet takiemu biednemu bohaterowi, który swoją drogą nazywa się Phoenix. O tym nie wspomniałem, to jest ważna część tej całej historii. Wspomniałem o tym, że to się wszystko dzieje w Grecji, oczywiście, że nasz bohater jest takim ostatnim greckim wojownikiem, jeszcze nie do końca wojownikiem, kiedy ląduje na plaży jako ostatni rozbitek jakiejś drużyny takiej, drużyny wojskowej, i z niewyjaśnionych przyczyn on jako jedyny w tym świecie tutaj nie został zamieniony w kamień. Wspominałem o Zeusie, wspominałem o Prometeuszu, ale tak naprawdę podbija świat Tyfon, czyli Tytan, który Tyfon, chyba się tak oni mówią, Tytan, który chce jakby zniszczyć wszystkich bogów, co mu się już praktycznie udało, i zmienić świat na swoje podobieństwo, a nie wygląda to dobrze, bo on jest takim wulkanicznym stworem i kraina, którą opanował, też jest taka wulkaniczna i tam łączy świat rzeczywisty z Tartarem. To okropne jest miejsce, zatem zakładam, że z pozycji naszego bohatera nie jest to do końca dobre rozwiązanie, żeby świat przypominał jeden wielki wulkan, tym bardziej, że nasz bohater chce odzyskać swoich najbliższych, przyjaciół, ale przede wszystkim brata, którego można uratować tylko pokonując Tyfona, bo ten brat, jak wszyscy inni ludzie, został zamieniony w kamień. To też tłumaczy, dlaczego nie ma postaci niezależnych, które nam rozdają questy. I bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale wracając do mechaniki, jest złożona, jest ciekawa, pozwala na dużo interesujących manewrów, także akrobatycznych w czasie walki, jest satysfakcjonująca. Na początku dosyć męcząca, bo trzeba jednak mnóstwo czasu spędzić eliminując nawet najsłabszych przeciwników, ale z czasem robi się ciekawiej, z czasem wraz z rozwojem postaci, a te można rozwijać na bardzo nietypowy sposób, jeżeli chodzi o RPG. Z jednej strony to jest takie uproszczenie tych rozwiązań, bo nie mamy punktów doświadczenia, nie mamy jakichś pasków postępu, nic takiego się nie zmienia, natomiast walcząc z przeciwnikami, otwierając skrzynie, szukając skarbów, rozwiązując zagadki, dostajemy przeróżne zestawy monet. Muszę przyznać Państwu, że tych monet jest zatrważająco dużo i one są takie monety, które pozwalają nam szkolić nowe umiejętności. Są niebieskie kryształy, czerwone, niebieskie, znaczy pomarańczowe i jakieś żółte bursztyny. Jedne pozwalają zmieniać wygląd postaci, to niekoniecznie, ale pozwalają poprawiać sprzęt, którym się posługujecie, czyli miecze, wzmacniać łuki i topory. Pozostałe punkty pozwalają wam rozwijać alchemię, czyli umiejętność tworzenia miksturek, a te niezwykle mocno się przydają w walce. Same miksturki też można zmieniać pod wpływem tego, jakie tam specjalne dodatki wybierzecie. To więc jakby sama gra dostarcza nam punktów doświadczenia, ale na bardzo zróżnicowanych poziomach i w różne sposoby. Walcząc z przeciwnikami dostajemy niebieskie kryształy przede wszystkim, przynajmniej ja na razie na takie trafiłem, a te powodują rozbudowę broni. Natomiast jeżeli chcecie ulepszać swoją postać, czyli zdobywać nowe umiejętności dla niej, no to musicie rozwiązywać zagadki logiczne. I tych zagadek logicznych jest dużo, ale są niezwykle łatwe. To znaczy, to są takie zagadki, które zostały pomyślane w ten sposób, by nie być przesadnie upierdliwe. One rozkładają się na kilka lokacji i w zasadzie wykorzystujemy podstawowe mechaniki gry, by sobie z nimi poradzić. To też swoją drogą jest ciekawe, że te zagadki nie tylko oferują nagrodę, ale także pokazują, w jaki sposób mechaniką się posłużyć w walce, poza walką, jak wykorzystywać przedmioty fizyczne w świecie, bo można to robić w sposób dosyć kreatywny. Nie jest to tak bardzo rozwinięte jak Zelda, ale moim zdaniem pewne ograniczenie tych mechanik powoduje też, że one są dużo bardziej oczywiste do ogarnięcia i też można je stosować w wielu sytuacjach. Więc mój ulubiony sposób, którego w zasadzie przez przypadek odkryłem, będąc w jednej takiej instancji zagadkowej, to podnoszenie wielkich kamieni i ciskanie tymi kamieniami w przeciwników. To zadaje kolosalne obrażenie. Jak do tej pory jestem fanem podnoszenia kamieni i rzucania w przeciwników. Dlatego przede wszystkim, że moje bronie były przez długi czas bardzo, bardzo słabe. Więc tam jest dużo, dużo ciekawych mechanik i dużo przeróżnych zagadek, jakieś puzzle, jakieś takie rzeczy związane ze strzelaniem w określone punkty, otwieraniem zapadni, podnoszeniem jakichś tam
wielkich bloków metalu i układaniem ich na platformy. I to jest przyjemne całkiem do licha ciężkiego, no zabijcie mnie. To nie jest rozrywka dla starego faceta, który lubi głębokie, angażujące RPG z fantastycznymi historiami, ale tak, żeby sobie wpaść, pograć z pół godziny, to jest bardzo, bardzo takie uspokajające i takie, że a, tam spędziłem czas przy gierce, bawiłem się nie najgorzej. I trochę nas tak ciągnie od jednej tajemnicy do drugiej. I zastanawiam się, łatwo mi opisać perspektywę starszego gracza i oczywiście powiem, no starszy graczu, no tam będziesz się dobrze bawił, ale nic tam nie przeżyjesz w tej historii, niczego się tam nie dowiesz, niczego się nie nauczysz, od taka po prostu rozrywka, która daje tylko cichą, nieskrępowaną radość. Znaczy prostą, nieskrępowaną radość. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy młodego gracza to może być całkiem, całkiem zacna rozrywka. Zresztą ja to mam takie, to będą takie trochę boomerskie, czyli starcze narzekania, ale nie też nie do końca narzekania. Kiedy mój syn ma 12 lat i kiedy widzę go grającego w te kompetytywne multiplayery, co jest niezwykle modne, czyli takie multiplayery, w których się mierzy młody człowiek z innym młodym człowiekiem albo z jakimś tam starszym człowiekiem. Są ludzie, którzy lubią takie rzeczy i oni w ogóle, ci młodzi ludzie, nie odkrywają historii, które oferują gry single player. To myślę sobie, cholera, fajnie by było synowi taką akurat grę sprezentować, żeby trochę miał okazję popatrzeć na ten świat z innej perspektywy, że to nie tylko chodzi o to, żeby konkurować i się strzelać z innymi ludźmi, ale żeby trochę docenić tą książkowość świata gamingowego. I mam taką silną obawę, że opowieści tego typu, że gry tego typu, kiedy to młode pokolenie wejdzie w ten taki, stanie się takim głównym odbiorcą gier, może już do pewnego stopnia jest, ale wydaje mi się, że to zabije trochę to zapotrzebowanie na single playery. A mi jeszcze trochę życia zostało, ja bym jeszcze trochę chciał pograć w takie gry, które opowiadają dobre historie. No i Immortals właśnie taki jest, to jest jak naiwny, na swój sposób zabawny, ale także dziecinny, graficznie przypominający Fortnite'a i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale też niezwykle kreatywny, łączący fajne rozwiązania i dostarczający sporo takiej czystej radości, niezobowiązującej. No cóż, proszę Państwa, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej hej.